Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny odbieramy nagrody za ligę weekendową. Z tego co się orientuję, to też będą nagrody za miesięczny ranking, więc zobaczymy jak to będzie. Tak jest, to jest właśnie za słuchajcie, miesięczny ranking. Do tego dostajemy za ligę weekendową, gdzie wbiliśmy elitę, także będą słuchajcie paczki z informami. Zobaczymy co to nam dzisiaj wypadnie. Mam nadzieję, że będzie jakieś małe boom. Tutaj widzimy też, jesteśmy oczywiście zakwalifikowani. No i sprawdźmy, co nam tutaj wypadnie ciekawego. Nie wiem od czego zacząć, są dwie paczki dzisiaj z informami, także będzie się działo. Oczywiście zaczniemy od tej złotej paczki zawodników, bo tutaj mi zostało chyba z wyzwania. Naprawdę i to będzie boom chyba! I to jest... Jak? Movember Gomis, nie! Ja myślałem, że to będzie Lacazette. Ale okej, jest Movember Gomis, do tego jeszcze Ledley. Co tu się wydarzyło? Dwie karty Movember w jednej paczce. Powiem wam, że ta paczka to jest za zrobione wyzwanie. Za zrobione, o 9600. Za zrobione wyzwanie z tą La Ligą. Z La Ligą, Ligą Santander, gdzie trzeba było użyć 11 narodów. No i widzę, że mi się to ładnie zwróciło. I to elegancko, no kapitalna paczka. Taki początek, kto by pomyślał. Przed nami jeszcze paczki z informami. Paczka za 100 tysięcy, ło panie. Będzie się działo. Okej, zatem teraz otwieramy paczki za 100 tysięcy. A na koniec dwie paczki z tymi informami. Uwaga, bo teraz będzie chyba ciutkie gorzej. SPO. I to będzie Oscar. No w te paczki za 100 tysięcy, jak widzicie, za mistrzostwa FUT nie są najlepsze ostatnimi czasy w moim wykonaniu. Natomiast tu jest Oscar, jest Jagielka, jest Martial. I Martial pewnie jest najdroższy spośród tych wszystkich kart. Patrzę jeszcze duplikaty, nie ma żadnego nawet. No ale faktycznie ja wszystkie karty sprzedaję, żeby tutaj jak najwięcej zarobić. No i jak najszybciej wzmocnić mój skład. Martial w okolicach 200 tysięcy, podejrzewam tak, jest 20 tysięcy. Także okej, w miarę... Spoko ta paczka. No i teraz nie wiem od której paczki zacząć, bo to jest jedna paczka. Gwarancja trzech wyjątkowych mistrzowskich wersji piłkarzy. To chyba na koniec zostawimy. A tutaj gwarancja trzech piłkarzy z drużyny tygodnia, gdzie jest m.in. Neymar. I uwaga, zaczynamy. I będzie chyba boom, czy nie będzie? Sprawdźmy to. Nie. P.O. Walker. No okej, okej, jest Walker. Jest... Mojżesz, ja na niego zawsze mówię Mojżesz, jest Bolasi, także te karty, powiem wam, nie są najgorsze. Zobaczmy, o mój Boże, Walker 150 tysięcy, elegancko. Natomiast Bolasi, oj, Bolasi ciutkami, nie wiem czemu, bo te statystyki mają już kosmiczne. 45, no tak powiedzmy, te dwie karty już warte 200 tysięcy, no tutaj podejrzewam, że z jakieś 20 Mojżesz, no nawet trochę więcej. Także powiem wam, no że wyjątkowo udany Paco Fenik, a przed nami jeszcze ta mistrzowska paczka z tymi trzema informami. To tutaj możemy trafić chociażby Ronaldo ST. A czy tak się stanie? Sprawdźmy to, bo ten Paco Fenik to jest jeden z moich najlepszych. I uwaga, uwaga! Jezu, co to będzie? Nie! Dlaczego ty będziesz taka? Ach, no niestety. Ale też jest mane. O Boże, co ja zrobiłem? Jest też, słuchajcie, jest też mane. No to ciekawa karta jest na pewno, nie będę mówił, że nie. Natomiast tych kart nie można sprzedać. I to jest, powiedzmy, największy minus, ale tak jest, nie możemy ich sprzedać, ale spoko. Mane wygląda przekozacko, Benteke również. Także no trzech zawodników z Premier League. Bez Ronaldo, ale Paco Fenik jak najbardziej udany. A teraz tutaj dostałem te trzy karty, słuchajcie. No tylko niestety dlatego, że w poprzednim miesiącu nie byłem w stanie grać 4 tygodnie, a w tym postanowiłem zagrać te 4 tygodnie, żeby wbić jak najwyższą rangę i na razie ku temu zmierzamy. Prawdopodobnie elitę wbijemy bez problemu, jeżeli chodzi o tą rangę miesięczną, i na koniec dostajemy 11 takich kart. Także będzie jeszcze większe prawdopodobieństwo jakiegoś boom. No, zobaczymy. W każdym razie Paco Fenik jak najbardziej udany, bo trochę sobie zarobię i tak patrzę na swój budżet. Znaczy, będą jakieś zmiany na FUT Champions prawdopodobnie, ale o tych zmianach dowiecie się tak naprawdę jutro, gdzie będę streamował na żywo już pierwszy dzień FUT Champions. Także moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Paco Fenik jak najbardziej udany. Jeżeli wam takie paczki się podobały, chcecie więcej, to koniecznie zostawcie kciuka w górze i zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco właśnie przede wszystkim z tymi streamami z FUT Champions. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, no i na razie. Niggas notice your highness. Name ringing, still buzzing like my phone on silent. It's F, the best to ever grip a microphone. Sipping by the styrofoam. Love me or leave me alone.